Witajcie! Dzisiaj zabierzemy się za podnośnik. Była krótka akcja, taka szybka, spontaniczna w sobotę. Przyszedł kolega, pomógł. Grzaliśmy to ustrojstwo dosyć mocno. Tu było tak zardzewiałe, że nie szło go w żaden sposób absolutnie wyjąć. Tam jest... O, tam leży podnośnik. Tutaj. Też go nie ruszałem przez niedzielę, bo mówię, niedzielę się nic nie robi. Ale tutaj go zostawiłem w sobotę. On sobie tu spokojnie wystygł, bo był też naprawdę mocno grzany. Łącznie z ramieniem, bo no nie szło, ale tu wszystko po podgrzaniu fajnie nam wyskoczyło, wylazło. Można się zabierać, ale zanim, to słuchajcie, jest taka akcja, ponieważ będzie o właśnie czerwonej, to przygotuję miniaturkę dla Dawida z kanału Puszek XD, bo trzeba jakąś miniaturkę przygotować do filmu. I trzeba jakieś zdjęcie zrobić. To się zabierzemy, żeby było o co chodzi. Nie wiadomo o co chodzi, bo zrobiłem za mało zdjęć. Więc będzie taka namiastka. Namiastka będzie, tak. A więc tak, weźmiemy błotniki. Zaniesiemy na ciągnik. A to z tamtej strony, cholera, ale byłoby. O! Łażesz ty. Dobra. Siedzi? No chyba siedzi. Teraz drugi. Trzeba będzie trochę je poklepać. No ale się zrobi. Łożysz ty. Widzicie, to nie takie proste wszystko, jak mi się wydawało. O dobra, tu oprzemy tak. Dobra, tu będzie tak. No i maskę. Aha, tamta maska mi się odkręciła, słuchajcie, dopiero zobaczyłem tej żółtej. O! O matko boska, co ja robię? Co tam się zaczepiło? Aha, to się zaczepiło. O. No i jest 60. Dobra, teraz przygotujemy się. Zrobimy zdjęcie. Pyk. Kurczę. Mam nadzieję, że wyjdzie coś tam. Aha, to może jeszcze... Może jeszcze tutaj zrobimy podnośnik. O, widzicie, tu właśnie ten. Ale to wyleciało jabłko. No ale kolega powiedział, samo po prostu wypadło podczas grzania, bo się rozszerzył metal i wyleciało. Ale kolega powiedział, że pospawamy, będzie dobrze. O, tu jest ten wałek. Tu jest to. I tu jest ten właściwy dla nas podnośnik. Będziemy zaraz powoli przerzucać, ale zanim, to trzeba to wszystko oczyścić elegancko. Co jest do oczyszczenia? Bo to jest bardzo ważna rzecz. Gdzie to się gasi? Dobra. To mamy. To teraz go trzeba tu przytargać, dziada. A ludzie kochani,
Dobra, ale żeby nie dźwigać wszystkiego tak o, to podźwigamy go maksymalnie pustego, prawda? O ty kurna! No, wiem, że to jest krzywe, uszkodzone, bo pisaliście w komentarzach, dziękuję, bo nie miałem pojęcia. O, tu spalony ten gumowy uszczelniacz. Tu jeszcze jest jeden pierścień z tej strony, on ma być. No go może od razu tu w to pudełko, gdzie są te graty wszystkie od jednego. No i co? I można go rozebrać już do końca. Rozbierzemy i będzie mycie. Czyszczenie i co tam tylko. Ale został praktycznie tutaj, jeszcze zostało co? Ta dźwigienka, wałek skrętny, ta kostka, to też. No po prostu zdejmę go wszystko tak, żeby go umyć elegancko. Dobra, no to do dzieła. No, przystępujemy do odkręcania wałka skrętnego. Tam w głębi widzicie śrubę. Dowiedziałem się od niej właśnie z jednego z filmików, który obejrzałem. Bardzo fajnie to wszystko jest pokazane, także na pewno będę się wzorował na składaniu z powrotem tego. Chociaż może nie będę musiał, ale w razie czego zostawiłem sobie tą możliwość. No i klucz dziesiątka i odkręcamy. Dobra, poszło. Odkręcamy. No, pozwoliłem sobie odkręcić już tutaj te dwie śruby z tej strony i zdjąć zabezpieczenie. Tu jest to zabezpieczenie z tej strony. O, ono było w ten sposób tutaj. Zdjąłem je, ale co ciekawostka, słuchajcie, zobaczcie. Są dwie śruby krótkie i dwie długie. Dwie długie przychodzą z tej strony, a dwie krótkie tutaj z tej. Teraz zdejmę jeszcze to zabezpieczenie. Mam nadzieję, że to się jakoś bez problemów obędzie. Trzeba młotek wziąć, oczywiście, wtedy będzie bez problemów. O! Się trochę rozruszało. O, żeś ty. Teraz jeszcze, no nie chcę wyjść, bo tu jest zadziabane smarem przez 100 lat. A nie, widzicie, chyba to jest taki cały kołnierz tutaj razem. O. O, to jest taki ten wałek. No i proszę, bardzo ładny. Nic mu nie jest. Co jest bardzo istotne. No ale badziewia trochę tutaj ma. Tu jest jakiś uszczelniacz O-ring. To go wymienimy, zobaczymy, czy mam taki, ale powinien być. Tu pewnie też jest, albo ma być. Trzeba to umyć, bo inaczej nic z tego nie będzie. A poza tym najlepiej by go stąd wybić właśnie. I wtedy to osobno umyć i to wyszorować. I wtedy tutaj też. No bo tu coś jeszcze w środku jest, cholera, ta tulejka. I tulejka się też wybija. Wybija się. Tutaj to całe. Weźmiemy ten O-ring. O. I go damy też tutaj do tych klamotów, niech sobie będzie tu. I teraz tutaj też jest, tak. O. I tutaj mamy drugi. No i co? I trzeba to jakoś teraz wybić. Ale delikatnie, żeby nie narobić bałaganu.
Po co to wybijam, w sumie nie wiem, ale pewnie po to, żeby to wszystko super doczyścić. Potem się tutaj to wszystko wciśnie jak należy i tyle. Dobra, ponieważ potrzebuję dwie ręce, kamery do tego nie będę zakładał, bo tu chyba nic takiego się nie zdarzy. Chyba, właśnie, to jest to chyba. To jeszcze tego nie wiem, tylko jak wyciągnąć, bo tu jest jakaś śruba tam w środku, nakrętka, ale nie mam klucza, żeby do niej dosięgnąć. Widzicie? I to jest tak jakby przesunięte. Lekko w górę. A jakby to... O! A widzicie, tu się to trzyma, jak tam przechylam. Dobra, myślę, że to też zdejmę. Powinno się tutaj to udać. Ale najpierw zdejmiemy tą tulejkę. No, ten wałek zupełnie łagodnie podszedł. Przy okazji wyleciało to, co chciałem tu odkręcić. A okazuje się, że to jest jakaś śruba regulacyjna. Pewnie dowiem się, jak będę składał, do czego ona jest. Albo wy mi podpowiecie. Bo to było tam w środku, w ten sposób. I tutaj widać nacięcie na śrubokręt i tutaj to. Ale jakby wydaje mi się, czy tu czegoś brakuje. Nie wiem. To się zobaczy. Tu była ta śruba oczywiście na tą dziesiątkę, co tu było przykręcone. Jest to wszystko już tutaj. Ciekawostka jeszcze to, słuchajcie, ten element wyjąłem. On tutaj ma tego zęba takiego i to przychodzi w tamtą stronę jako blokada. I to trzeba po prostu pamiętać w ten sposób, że to idzie pod spód tam. Z tej perspektywy. Tam ma być i dopiero tutaj wtedy wyjdzie jak trzeba. To tutaj ten oczywiście żelastwo. Tutaj widać, że tylko lamitkę trzeba, to też będzie wszystko umyć, przeczyścić. Zajmiemy się tym. Bez dwóch zdań. Został tylko ten element, ale powiem Wam, że tak. Tu musiałbym wybijać pewnie ten stworzeń, ale nie będę tego robił, ponieważ to mi w zupełności nie przeszkadza chyba w niczym, chociaż to jest krzywe tutaj. No i teraz wypadałoby tylko to wybić tu albo tu. No chyba będę musiał jednak to wybić. Bo potem będę miał problem, a ja tego nie wyprostuję. Poza tym prostowane to będzie bieda straszna. Co jeszcze ciekawe, tutaj mamy jeszcze jeden o-ring, będę musiał go wydłubać. O, i tu jeszcze jest jakaś... Widzicie, tu się coś rusza. Aha, bo tu są takie te tulejki. O, widzicie? Jedna. I tam jest druga. Ona wyjdzie tędy, tak. One są identyczne z każdej strony, więc krótka przychodzi tu od tej strony, długa od tej strony i teraz sobie możemy ten o-ring ładnie wyjąć. O, tu jeszcze dwa są takie. Jeden jakiś płaski, drugi okrągły. I ten płaski to jest pierścień, on był tu od zewnątrz. A o-ring w środku, dobra. Teraz, czy tutaj? A nie, tutaj to jest akurat na wałku to się wyjęło. I tu też mamy taki sam, widzicie, teraz zobaczyłem. O. O, to ściągamy z wałka. Tu postawimy i tutaj też jest pierścień z o-ringiem. O. I teraz jest to rozebrane jak należy. Dobra, to jeszcze tylko wybijemy i powinno być. Wszystko można zabrać się do mycia, czyszczenia obudowy. Plecak wstępnie oskrobany, oczyszczony. No już widać, że tutaj jest data 87 rok. Może być, tu jakaś tabliczka się pokazała. 86... Nie wiem, no jakaś tabliczka jest, fajnie, że jest, ja tu lubię takie rzeczy. No, w każdym razie tutaj już wstępnie oczyszczony. W środku też. Teraz idę po benzynkę i zgodnie z instrukcją wszystko ładnie tutaj w środku umyję, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj, słuchajcie, jest tylko taka rysa na tej panewce. Domyślam się, że to jest panewka. I nie wiem, wygląda to, że tak ma być, bo ona jest bardzo równa. Tutaj trochę jest porysowane, powiem Wam. I to mnie niepokoi. Jest to porysowane, to nie wiem, czy widać to, czy nie. I powiedzcie mi, czy wziąć tutaj papier delikatnie, tak sfazować, wygładzić, bo to są tutaj te dwie panewki też.
I to są na te panewki tutaj z tej strony. No nie wiem, minimalne ząbki czuję. Tu poza tym jest ładnie. Tutaj się nic nie stało. Na tej wewnętrznej też jest super. Tylko tutaj, w tym jednym miejscu. Nie wiem, co z tym zrobię. Zobaczymy, w razie czego piszcie na w komentarzach, a ja idę po benzynkę i zaraz to ładnie umyję, żeby można było przygotować to właściwie do przekładania gratów. Pierwszą rzeczą, którą będę zakładał, no to w kolejności, którą ściągałem, czyli wałek skrętny. Do tego będą mi potrzebne uszczelniacze, myślę, że takie znajdę, mam nadzieję, a jeżeli nie, no to czeka mnie wizyta w sklepie. To tyle, tu jeszcze w każdym razie zajmę się tym doczyszczaniem, tutaj ten element tak samo, to wszystko tu będzie po kolei. Ale to słuchajcie, to jest rzecz na końcu. Myślę, że wałek i ten element to będę składał na końcu. Najważniejsze są tutaj te wszystkie dźwigienki. Póki wałka nie ma, to z tego skorzystam, że tu nic więcej nie ma. Czyli co? Wałek skrętny pierwszy. Tutaj ta dźwignia do czegoś tam. Nie wiem, do czego ona jest. Tu, to co łazi. I tutaj cały ten zestaw sterujący dźwigniami. Tym się zajmę w pierwszej kolejności. No, podnośnik już umyty. Benzynką elegancko. Czysto tutaj, żadnych nie ma takich cudaków. Tu jeszcze patrzyłem, słuchajcie, na te jakieś tam są takie drobiazgi, ale przejadę to papierem i powinno być dobrze. O, tu jeszcze powycieram. O, i tutaj tylko to delikatnie zaraz przejadę i będzie fajno. No ale słuchajcie, nie mam jednak tych o-ringów. Muszę pojechać do sklepu, kupię nowe. Przy okazji sprawdzam, co tu jest jeszcze, żeby mnie nic nie zaskoczyło. Tutaj na przykład też widzę, że są takie jakieś rysy. Widzicie? Ale mówię, wygładzę to, zaraz mam taki papier 2000 chyba do malowania, to delikatnie przejadę, będzie dobrze. No, w każdym razie podnośnik gotowy. Wszystko tu czyste. Zabieramy się do przerzucania gratów. Tutaj wałek już skrętny przygotowany, oczyszczony. Zaraz tutaj tylko włożę te wszystkie te tulejki, co tu miały być. I też je umyję i zaraz je tam po prostu powciskam. I dopiero zakładamy wałek. Bo to jest pierwsza czynność, skoro była ostatnią, to znaczy, że jest pierwszą. No ale może jeszcze najpierw idę po papier. Ciąg dalszy remontu 60. A, słuchajcie, byłem w sklepie, kupiłem dwie podkładki przy okazji do tego. Tu. Nie wiedziałem, czy dużą, czy małą, wziąłem i dużą, i małą, i tyle. Także spokój, myślę, że to jakoś tam się uda ogarnąć. Ale też poczyniłem zakupy. Tu słuchajcie, te wszystkie o-ringi, nie o-ringi, cuda na kiju. Zaraz się za to zabierzemy. Co to tam jest? Co my tam mamy? O, widzicie, uszczelki. Tutaj uszczelki takie też różne, podkładki i tak dalej do rozdzielacza. Mówię, jakaś jajowata jest podkładka. Tak ma być? Co tu jeszcze jest? Jeszcze są, o, widzicie, takie różne bajery. Zaraz będziemy robić. Zaraz będziemy robić. Aha, no to jak robimy przede wszystkim najpierw... Co robimy? Najpierw robimy... Gdzieś tam coś jeszcze jest. Najpierw robimy te rzeczy, czyli wałek skrętny. Żeby to się nie pogubiło, to wszystko trzeba schować. To też i to też. Bo to takie, widzicie, duperelki za parę złotych, ale jak przychodzi co do czego i nie ma, to tylko kłopot. A tutaj mamy już to. Wypadałoby, żebym, słuchajcie, tak mi... na chłopski rozum, jak to się nazywa. Smar by się przydał. Żeby ona nie właziła tam na sucho, bo najnormalniej w świecie się skończy. No i co? I miałem tu, słuchajcie, wiadro ze smarem i do teraz nie mogę go znaleźć. No wiadro takie z 5 kg
No tam mam takie resztki. O kurde, patrzcie. I patrzy się na mnie i się ze mnie śmieje. 5 kilo czy 3? Nie wiem, nie napisali. A może tu napisali. 4,5? Chyba tak. No w każdym razie to jest istotny temat. Bierzemy. I zabieramy się, słuchajcie, za składanie podnośnika. O, jest smar, czyli jest dobrze. Tutaj tą koszulkę, jak widzicie, to zasłoniłem, jak pojechałem do sklepu, żeby mi się tutaj nic nie zdarzyło niechcianego. No i zakładamy wałek skrętny. Nie wiem, czy takie filmy długie lubicie, czy nie, ale ja to robię specjalnie, bo to są rzeczy po prostu, które ktoś, kto się zna, to wie, robi i cześć, ale widzę po sobie, że jest też dużo osób takich, które po prostu nie mają pojęcia o tym, a chcą to zrobić, więc uczymy się na moich błędach. Dobra, to mamy. Więc wałek skrętny jest przygotowany. On jest tutaj już oczyszczony, wydmuchany jak trzeba. I teraz tak, z tej strony wchodzi. Aha, jeszcze miałem tutaj, widzicie, te tulejki. Tylko jak one były? Właśnie, bo to tu jest ta gruba. Dobra, czyli bierzemy tą. I trzeba to oczyścić. Z tego starego smaru. Patrzcie, to dwie są. Ale oszuści. No to mam teraz poważny kłopot. Bo chyba muszę iść na film. Widzicie? Myślałem, że to jest jedna gruba. A to są dwie. I teraz muszę iść zobaczyć, co nagrałem. Bo to nie wiem, czy to jest różnica, czy nie. Ale chyba, że zaraz zrobimy to. Czyszczenie musi być, to jest bardzo ważna czynność, to musi być wszystko czyste. Tu nie może być absolutnie żadnego piasku, żadnej rdzy, nic z tych rzeczy. To jest hydraulika, a wiem, że ona jest bardzo uczulona na wszelkie zanieczyszczenia. Nie wybacza żadnych błędów. Dobrze, jeszcze raz to doczyśćmy. Lepiej to zrobić dwa razy. Raz za dużo, jak raz za mało. Tak, słuchajcie, to musi być tak czyste, że człowiek, który to montuje, to musi wiedzieć, dobra, na pewno dobrze wyczyściłem. O, i wtedy można to już zamontować zupełnie z czystym sumieniem. Dobra, i teraz tak. Jak to wygląda tutaj? To wygląda tak, że ja bym to w ten sposób zamontował, wiecie? Ja bym to tak zamontował. O! Tylko też trzeba to zrobić na smar, nie na sucho. Dlaczego? Właśnie zaraz weźmiemy jeszcze ten wałek tutaj. No tutaj jest ten wycięcie pod tą śrubę taką, co tam dziwnie włazi, tak? Więc to akurat nie powinno być tutaj z tym problemu. No i teraz ten środek trzeba teraz jakoś też go wydmuchać. Zaraz wezmę kompresor i też go przedmucham. To szczotą zaraz oczyścimy. Aha, tu jest, widzicie, jeszcze ten seger niewyjęty. Dobra, przedmuchamy. Gdyby tam coś jakiś... Jeszcze jakiś stary smar. Teraz go też wydłubiemy. O. Dobra.
I teraz to jak ma iść, ponieważ tam idzie śruba, więc to idzie na pewno w ten sposób. Aha, jeszcze zanim przejdziemy do tego wałka, pierścienie. Aha, to jest w ten sposób. Nie, to jest w ten sposób. O, i tutaj przychodzi, ale czemu to takie wystaje? Aha, tu wystaje. Dobra. Tu wystaje, czyli ten wałek to jest dobrze, w ten sposób idzie. Tak, i teraz możemy to śmiało zmontować. Czyli co robimy? Czyli nakładamy smar. Tutaj. Nie wiem, czy ma być ten smar, czy nie. W każdym razie na pewno nie zaszkodzi, jak będzie. Dobrze, teraz nałożymy tutaj ten smar. O. I założymy, ale to musimy założyć w ten sposób. Aha, bo to przecież nam nie przejdzie. Czyli najpierw muszę to włożyć, bo tu jest ten frez. I dopiero wtedy... Nie. To włożę razem z tym, dobrze. Pyk. Pyk. O, to jest jedna rzecz. Też trzeba to wysmarować. O i zobaczcie, już kurde kamienie. I to musi być wszystko tu super czyste, a nie żeby jakiś mi piasek się tu wtentegował. I tu nie może się absolutnie nic, żadno badziewie dostać. Dobra, to jest to. Więc damy tutaj sobie. I teraz jeszcze musimy te pierścionki też wyczyścić. O, jeden. I drugi. Dobra, mamy dwa pierścionki, które trzeba założyć teraz tutaj na ten wałek. Ten idzie tu, to jest pewne. Ten idzie tu, to jest pewne. Teraz to w całości przechodzi tu. Aha, i teraz trzeba uważać właśnie, bo ten pierścionek, widzicie, wyszedł. A jeszcze jedno, tutaj ma przyjść, o widzicie, i znowu bym strzelił byka, bo tu przychodzi teraz o-ring z jednej i z drugiej strony i uszczelniacz. O-ring, znaczy uszczelniacz, teraz ten, o i dopiero to idzie. I teraz to będzie tu, dobrze, to też będzie tu, otóż to, otóż to. Ale ten musi przejść. Gdzie jest tam ten cały zestaw? No nie chce wyleźć? Jak to możliwe? Bo to musi tak przejść. Aha, jeszcze widzicie, i to bym sobie fajnie zrobił. Teraz jeszcze trzeba to zamontować. Ale bałagan. No trzeba z tym, widzicie, powalczyć. Z pamięci. Teraz przypomniało mi, że przecież taki frez zostawić. To bez sens. No więc najpierw to wyczyścimy. Ciekawe, czy bateria jeszcze jest. No jeszcze się nagrywa, ale to już resztkami. Muszę najpierw wymienić baterię. No słuchajcie, pierwsze schody pojawiają się tutaj z włożeniem tego wałka. Trzeba tu uważać, bo jeden jest taki frez podwójny, ale to się da załatwić. Z drugiej strony trzeba założyć tamtą blokadę po prostu, co tutaj o ta śruba przychodzi na ten wałek. Ale tutaj jest problem z tym, nie z tym wewnętrznym, bo ten wewnętrzny wyjdzie bez problemu. Natomiast coś tu jest, co blokuje. Podejrzewam, że właśnie tam w środku tamten
trzymacz, nie wiem czy jak, to po prostu ta blokada, bo to powinno lekko wejść, a nie chce wejść lekko. No i mi to nie spadło, bo nie chciałbym, o, żeby to się pobrudziło. Wszystko już pomyte, poczyszczone, przesmarowane. No i teraz weźmy go jeszcze raz. Coś tu jest nie tak. Aha, to jest tamten, znowu spadł. Widzicie, to trzeba z tym uważać. Także takie rzeczy po prostu tutaj. Ja tego dzisiaj podejrzewam, że nie skończę i nie będę miał jak dokończyć Wam tego filmu. Dlatego go złożę z dwóch. Ale co jest ważne, nie spieszyć się przy tym. Tu musi być wszystko super dokładnie zrobione, więc absolutnie żadnego pośpiechu. Wszystko ma wejść na luzie, bez walenia młotem i tak dalej, i tak dalej. Także tu musicie o tym dobrze pamiętać. W razie czego jutro dogrywam kolejną część. Myślę, że jutro się ukaże film z montażu wałka skrętnego. No słuchajcie, rzecz polega na tym, że są z tym wałkiem skrętnym dwa problemy. Pierwszy to, żeby odpowiednio trafić tym grubym frezem. Pokażę Wam. O, tutaj tym. Nie wiem jak to się nazywa, ale czy gruby, czy pusty, ale tu macie, widzicie, ewidentnie jest jeden taki inny. Tutaj w ten wałek. Robi się to po ciemku, dlatego że jak zapakujemy ten element tutaj, to nie widzimy gdzie to jest i trzeba to ustawić. Jedno jest ważne. One są oba w pionie, więc jeżeli po prostu je trzymamy w pionie, to one muszą nam pasować. Druga rzecz, która sprawia problem, już to założyłem, wszystko to spasowałem, ale musiałem jeszcze raz zdjąć, to jest to ustrojstwo z tą śrubą. To. Teraz problem polega na tym, że ta śruba nie bardzo jest skłonna tu wliść, wiecie? A tam nie ma jak tego docisnąć, bo wtedy jakby docisnął i by złapał, byłoby fajnie. Z kolei teraz jej nie mogę, bo widzicie, ona blokuje tutaj ten wałek w tym miejscu. Więc mogę to założyć dopiero jak założę cały zestaw. Inaczej nie. O, teraz, no przecież to powinno wyjść palcami na luzie. O, a trzeba się trochę pomęczyć i nie chcę wyjść. Także ja tego Wam nie pokażę tutaj, jak będę to montował, bo muszę się trochę z tym pomęczyć. Bez opalenia się nie da.